Suzi, no co będziemy wspominać? No jak chcesz jeszcze raz, to masz do mnie numer. Ja lecę na pipce, bo jestem bardzo głodny. Kurwa. Ojebali mnie na darmową wodę. Kurwa. Nie gadaj, że policja. To chyba nie za mną. No jak mi pierdzielnęła, no! Panie władzo! Panie władzo, pan widział ten wypadek? No zarysowała mi forę! Bo zjedzie pana pobocze, za kilka tu porozmawiamy. Dobrze! Alrighty boy! Jak za chwilkę porozmawiamy, jak tu trzeba było ją złapać? Ona uciekła! Teraz porozmawiamy o tym. Dobrze. Posiada pan broń w pojeździe? Nie! Okej. Nie posiadam. Tylko pan jest w pojeździe. Tylko jestem ja w pojeździe. Porządku. Przepraszam. Suchywu przesłał 200 bitsów, nie daj się im. Dzięki, dzięki, o nie dam się. Nawet gdyby w pojeździe była Suzy Rivers, to i tak by jej nie było widać. If you know what I mean. Dobra, trzeba teraz spokojnie, ostrożnie. Na starego dziadka, na starego niedołężnego dziadę. Proszę pana. Jak pana władza? Gdzie ten wypadek był? Proszę pana, na pana oczach. Na pana oczach, ona mi wyjechała i mi jebła, proszę pana. Ja ją chciałem podgonić troszeczkę, ja ją troszeczkę chciałem podgonić, żeby, proszę pana, to CAC, proszę pana. Ja kupiłem ten samochód tanio, teraz już droższy, ale no wartość rynkowa w tym momencie to jest jakieś 20 parę tysięcy, no proszę pana, no, ja dbam o takie rzeczy, no. Aha, dobra, proszę pana, to ja zaraz zobaczę na doszkamie i podejdę do pana, dobra? Dobrze. Jeszcze pan mi da swój dowód osobisty, prawo jazdy. Dobrze. To jest pana pojazd? To jest mój. Okej. Proszę bardzo, prawo jazdy. Dziękuję. I proszę. Dowód. Dobra, ja zaraz podejdę. Dobra. Ale by było śmiesznie, jakby przeszło to, że był wypadek. Stoję przecież! Oj! Han to zrobił przez przypadek! Dobra, panie espresso! Tak? Rzeczywiście ma pan rację. Z tego tak, co widziałem, to tam ktoś zarysował panu auto. Tak. Ale panie espresso, to nie upoważnia pana do tego, żeby sobie przejeżdżać przez czerwone światło i go gonić. To się zgłasza wtedy na komendę. Spisuje pan tablicę rejestracyjną. No właśnie, ja chciałem spisać, proszę pana. Ja mam minus 8 dioptrii w lewym oku i... Właściwie to nie, bo nie mam okularów. To panie władze, ja dobrze bardzo widzę. Ale proszę pana, światło, no słońce. Słońce leciało, proszę pana, i mi tak oślepiło. Na maskę się odbiły promienie światła, proszę pana, w lusterkach, że nic nie widziałem. Musiałem podjechać bliżej. Ale no, pan mnie zatrzymał. No może i dobrze. Może i dobrze, bo mi się stała krzywda. Także, panie władze, ja panu dziękuję bardzo. Pan nie mówi, powinienem... Co? Nie, dobra, nieważne. A pan ma wadę wzroku jakąś? Już nie. Aha, już nie, dobrze, dobrze. Dobra, panie espresso. Ja panu powiem tak.
będzie pouczenie. I powiem panu, że mi pana trochę żal jest za to, że ma pan te zarysowane auto. Tak. I zamiast mandatu będzie pouczenie za czerwone światło i przekroczenie prędkości. I pan sobie za te pieniądze naprawi to auto. Dziękuję panu bardzo serdecznie. Jeszcze od pouczenia jest je lepsze, jeszcze pożyczenie. 200 na chociaż umycie tego auta. Dobra, może pan odjechać w nasze sygnalizacje. Dobrze, dobrze. Dziękuję. Dziękuję bardzo. A, dobra, mogę jechać. Ko czwarty do kodu szóstego, kurwa, do psa i do kota. Dobra, jesteśmy głodni, a babcia coś mówiła, że niedługo otwierają tą pizzerię. Może pojedziemy? Dobrze, wszystko dobrze. O, poczekaj, zaraz wiesz, gdzie będę odzwonię. Cześć, bać. O, witaj, Charlie. Mam dla ciebie, widzieć. Mam dla ciebie to, ale nie przysiabie. Dobrze. A mam dla ciebie to, co chciałeś, tak żeby nikt nie wiedział, że mam dla ciebie to. O, proszę, o, proszę, 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 proszę. Proszę. A na picuszkę się przyszło, księdzem? Wiesz, o, tak się składa, że jestem na randce. A, jasne. Tak, postawił wszystkim jedzenie. Naprawdę? O, kurwa, z własną matką, tu śmieciu, kurwa, niewiarygodne. Nawet nie zapłaciłeś za rachunek. Proszę, słowie, proszę, ale jakaś świta się zabrała w pizzuszce. Jest i Susanna Rivers. Co kurwa mówiłeś? Mówiłem, że zapłacę zaraz. Idź zapłacić teraz, ta kobieta na ciebie czeka. Dobra, dobra, zaraz jej zapłacę. Ja też teraz czekam na jedzenie. Ale dlaczego teraz? Dwa razy spierdoliłeś od płacenia rachunku. No bo tam kolejka jest, tam trzy osoby czekam, no już. Dobra, zaraz i zapłacę, luz. Kurczę. No przecież nie odchodzi, poszedł na ogródek, Suzy, już nie bądź taka, Suzaczku. To przecież wyszedł, chce zapalić papierosa, tak? No nie ucieknie, przecież to jest człowiek z godnością i honorem. No jak goniłam go, bezdomny kot, kurwa, za rogiem, ma więcej godności niż ten mężczyzna. Dosyć mnie, dosyć mnie. Zabrałem cię, kurwa, na randkę, było chuj romantycznie, a... A będziesz pierdolić. Co tam u was słychać? A właśnie, wytłumaczmy się od razu jedną sytuację. Dobry. Słuchaj, bardzo się zawiodłem na tobie. Bardzo się zawiodłem na tobie, że... A, ja muszę lecieć. Że pocałowałaś się z takim gościem jako... Hej, Charlie! Charlie! Jedź, kurwa, jedź. No, o Jezu! O, ty czemu? Jesteś dziki! Ja cię kręcę. Czemu mnie to wpierdalasz? Cześć, dziki! Witaj, witaj, co tam u ciebie? Namyśliłeś się z tą panienką? I powiem ci tak, namyśliłem się, zbieram sobie budżety, ale jedna mi się rzecz nie podoba. Dziki, wpierdalasz nam się w biznes i interes. Kurwa, wiesz, że nawet to zauważyłem, ale to nie jest planowane. Jak to nie można zaplanować komuś podjebania biznesu? Jak można nie zaplanować czegoś takiego? Ja rozumiem, byś wpadł na to i nie zaplanował wpadnięcia, a nie zaplanował podpierdolenia. Posłuchaj, wczoraj spotkałem kobietę. Była na tyle naiwna, że mi uwierzyła, no to miałem nie zarobić. No jak to? No dobra, dobra, może jeszcze tutaj uda się jakoś, nie wiem, powspółpracować albo porozwalizować, że nie wiem, że ty pokażesz jednego cycka jednej dziewczyny, ja u siebie drugiego cycka, wiesz, żeby jakoś można było to w puzzle połączyć. Dobra, to jedź, odwieź mnie tam. O, Ben dzwoni. Co? O kurwa. Dobra, powiem tylko szybko. Dobra, to nie jest tak, że ja chcę to robić cały czas, to jest jednorazowa akcja u mnie. A, dobra, okej, dobra. Ej, którędy tu się jedzie? Przez ten most? Tu w lewo i przez most. Po prostu miałem okazję zarobić parę stówek, zarobiłem i tyle tak naprawdę. Dobra. Zbieram na balon atmosferyczny. Chcę go wysłać z kamerą i udowodnić, że Ziemia jest płaska. Jeszcze wszyscy uwierzą. Ej, to nie tu. Tak, dobrze, jedziesz i tu w lewo czegoś? A nie, to... Kuźwa. Kurde. A tu to dobrze jedziesz? I teraz tu w prawo. Tu. Od razu? Tam z górki? Tu proszę i prawo. Tu, nie, tutaj, tu proszę. A, tu w prawo. Dobra. Tu proszę. Wow, ale tu się można rozpędzić. O Jezu! Widziałeś? Kurde, ty masz kakask, ja nie mam kaskasku.
No i tak by nie pomógł, jakbyśmy się rozbili. Dobra, wracamy tam. Dobra, i odjeżdżam. Dobra. Jestem, Ben, jestem. Zapomniałem gotówki, wiesz? Zapomniałem gotówki z bankomatu. Słucham cię, kochany. Nie mogłem odebrać, bo byłem na telefonie, na motocyklu. Co się dzieje? Gdzie moje 2000? Twoje 2000? Moje 2000. Oddawaj mnie. No dobra, chodź. No chodź, pokażę, gdzie te 2000. No to będzie twoje 2000. To będzie gdzieś tak... Pół od lewej do prawej, albo do od prawej do lewej. Zaraz ci przypasolę, zaraz ci przypasolę. Ale przestań, uspokój się, bardzo cię proszę, troszeczkę się uspokój, tak? Troszeczkę się uspokój. Ale nie, z niczym ci nie oszukałem. Całowaliśmy się, nagrałem ci to na telefon, no i ci puściłem. Że ja i ty się całowaliśmy? Nawet więcej. Mówiłem. No jak ty mogłeś mi to zrobić? Nie. A co jeszcze robiliśmy? Nie pamiętasz? Nie. To ci pokażę filmik, poczekaj. A może na drugim telefonie. No. Co nagraliście, tak? Szkoda. Mam na drugim telefonie. Powiedz mi, gdzie dokładnie mam ten bardzo charakterystyczny pieprzyk? Gdzie masz pieprzyk? Bardzo charakterystyczny. Wiesz, Szyzi, no ja... No, na picie. No. Gdzie kurwa? Na picie przyjechałem i ja nie chcę gadać o takich rzeczach przy chłopakach tutaj, bo to nie? Twoja sprawa i to są intymne rzeczy. Ja tego na picie przyjechałem. Chwaliłeś, że się przelizaliśmy i de facto więcej. Było też przy chłopakach, więc wydaje mi się, że wyjaśnienie tej sytuacji też będzie bardzo... Ale oni nie słuchali. To jest, ten chłopak to jest co? Randka tego. Bena, tak? A nie, Bacz to... Bacz może... To jest mój kolega. A, to twój kolega jeszcze. Słuchaj, no dobrze, no... Suzy, no co będziemy wspominać? No jak chcesz jeszcze raz, to masz do mnie numer. Ja lecę na pipce, bo jestem bardzo głodny. Cześć. Nie ma pizzy. Jak to nie ma? Udowadnia? Jak mogłaś się z nim pocałować? No nie ma pity w środku. Jak mogłaś mi to zrobić? Kurwa, nie sądziłem. Czemu nie zlepszy ode mnie? Nie sądziłem, że będzie taka akcja, kurwa. Dzień dobry. Hola. Dzień dobry. Dzień dobry. Dobry. Dzień dobry. Proszę bardzo. Ja patrzę. Pojechałem zapłacić za jedzenie poprzednio. I dziękuję. Ja dziękuję bardzo. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Proszę pana. Dobra, dziękujemy. Do widzenia. Dzień dobry. Okay, poproszę no, pipcie. Hasta luego. Nie mam pizzy. Jak ty nie macie pipciarni? No nie mam. Dzisiaj... W karcie mamy bruschettę i tiramisu. Naprawdę? A kiedy będzie pipcia? No to tak trudno powiedzieć. No za jakiś czas na pewno dobra, będzie, no dzięki. Niestety na razie tym trzeba będzie się troszkę, jeśli tak powiem, zaspokoić. To poproszę to bruschettę i tiramisu. Dzień dobry. Oba, tak? Do picia woda? Oba? A to nie jest jedno? W sensie zamówienia. nie, jedno zamówienie. Dobra. Czyli bruschetta czy tiramisu? Tak, jedno i drugie, tak. Bruschetta, tiramisu, bo to jest bruschetta, tiramisu i jest zwykła bruschetta, tak? Nie. Jest bruschetta i jest tiramisu. Czyli jest bruschetta, bruschetta i bruschetta, tiramisu. Czyli są trzy rodzaje. Nie. Tak? Nie. Jest jedna bruschetta i jedna... A bruschetta? Tiramisu. Nie ma bruschetty, bruschetta jest. Bruschetta. A to przed chwilą jeszcze była. Kto zamówił coś na telefon? No to jest... Może, nie wiem. No dobrze, no to proszę tą bruschettę i ty daj misu. Raz, po jednym. Dobrze. Woda, kola? Nic do picia, nic. Nic nie chcemy, tak? W sensie mamy za darmo do zestawu, do tego pytam. To kola. Tak, aż mi się chciało pić, jak panienka powiedziała, że za darmo. Aż mi się pić zachciało. Piękny tatuaż z serduszkiem. Co ono oznacza? Miłość? Można tak powiedzieć. Szuka pani miłości? Nie, nie potrzebuję. A ja szukam.
No to powodzenia panu życzę, no. Dobra, no. Można usiąść zaraz w panu pole. Dobra, to ja wyjdę na zewnątrz, dobra? To ja wezmę na wynos. Dobrze, pewnie. Takie jasne, take away. Jasne. Dziękuję. Dziękuję. No, mówiłam, że nie. No losy, nie obchodzi mi to. No gdzieś się rozjebała. Chyba rozstanie nie było zbyt miłe. Tak, ale się zapytaliśmy, czy zresztą, no to... Powiedziała, że oczywiście i odjechała, jak pana zaczepiliśmy, także... No my na pana nic nie mamy, ani za pana, także... Tak. To miłego wieczoru, no. Miłego. I co, poszłaś ta blondynka? Poszłaś ta blondynka? Jeny, dobrze. Powiem wam tak, no ja ją lubię, ale czasami już wkurwie mnie, no... O, gdzie mam pieprzy, gdzie mam to, gdzie mam tamto, słuchaj, no... Ben, to samo było, jak się dymaliśmy. A gdzie mam, kurwa, na przykład, gdzie mam, kurwa, malinkę? Gdzie mam malinkę? Mówię, skup się, kurwa, dziewczyno, no. Ja pierdolę, no. A gdzie mam paluszek? Gdzie mam paluszek? Kazała się we wszystko całować, kurwa, a teraz znowu. To samo, już mam naprawdę tego serdecznie, kurwa, dosyć. Tak, no to sobie, że pan daje radę, to i tak jest dobrze. No dobra, no, dobra, może i omruchałeś. Ale nie zapomnij, kto był pierwszy. To oczywiście, że nie zapominam. Oczywiście, że nie zapominam. Ja kto był pierwszy? Kto był pierwszy? Nie pamiętam. No. Ale nie zapominam. Ja pojadę do niej, pogadam z nią. I mam nadzieję, że jej humorki, może to jest ten... etap miesiąca. Nie wiem. Ale przyszła z chłopakiem na randkę i go nie zabrała ze sobą? Młody... Złożonej randki. Ty wyglądasz troszeczkę jak młody Young Charlie. Widać, że chciałem chodzić troszeczkę ja na troszeczkę młodszej, mlecznej czekolady, suzyczka. No dobrze, a ty nie byłeś na... Nie byłeś na randce? Charlie, nie było żadnej randki. Nie, ja pamiętam, to nie było żadnej randki. Ja tylko z chłopakami tutaj, tylko z moimi kolegami przyjechałem. Bam jest żołnierzem. Żołnierzem. Ja nie chcę do wojska, ja nie chcę do wojska. Ja się zgoda, że zebrałem już. Abyś mógł do wojska. Byś, kurwa, mógł. Ja byłem. Oczywiście. Byłeś w wojsku? Oczywiście. Ja byłem. Byłeś w wojsku? Ja również byłem. Ja nie byłem w wojsku. A ja byłem. A jaki dzień mieliśmy wczoraj? Jaki dzień mieliśmy wczoraj, młody? Były w Formozie, Bęblan. Jaki dzień mieliśmy wczoraj? No czy czwartek? No i co? W ten czwartek było? No nie wiem co było w czwartek. No 4th of July, Dzień Niepodległości, kurwa. Byś się troszeczkę pouczył. Stanów Zjednoczonych Ameryki. Kurczę, no wyleciało mi z głowy. Ech. Dobra. Słuchajcie. Pozdrawiam w ogóle, no już. Dupeczkę na Sparku. Aha. La Fierenda. Które? No, jak ty chcesz do pani Suzy wrócić, to ty nie masz tak lafirendów, ty tam klikać tych na tych sparkach. O jeny, ile nie odebranych? Kenji, the best gay in your area? Okej. Okay. Co? Ja... Interesy? Jakie interesy? Luisem. Podobno ma bezpośredni dostęp do gościa, który sprzedaje nasiona. Powiem wam tak, ja też podziałałem ja w tym temacie trochę. O, ty też masz. Znaczy mam... Mogę kupić te nasiona, ale... Ale? Jakiegoś takiego chłopaka z forum chyba. Za ile? No właśnie, powiedział mi 400, nie wiem czy to... A jakiego, to jakiego jarania? A tego to nie wiem, bo tylko tak gadka była, szmatka. Mogę do niego zadzwonić w sumie. Dobra. Powiedział mi, że normalnie po 5, że mnie polubił, to mi da po 4. Po 4 dolary? Po 400. Po 400 za nasiono? No ja nie wiem, czy to dużo. Nie wiem, czy to dużo. Nie wiem, czy to dużo. To chyba dużo. Ja możliwe, że będę miał nasiona też z innego źródła, ale na razie mam po prostu samo zaopatrzenie. Zresztą, patrz, pogadamy więcej, jak się spotkamy, jak przywiozę ci już temat. Odbieram jedzenie i mogę po ten temat jechać i się dzwonimy i się spotkamy. Dobra? Dobrze. Dobra. To ja teraz wezmę młodego na szybkie spotkanie z jego kumplem i... Dobra. I zostawię. Dobra. Twoim jakimś. Kurwa, ale... Właśnie się z nią umówiłem. Dobra. Tak? Tak. Właśnie się z nią umówiłem. Spróbuj. Zobacz, czy ci się nie uda. Dzień dobry, czy jest już moje zamówienie? Tak. A czy umówiła się pani z nim? Nie.
A czemu? Zawsze lubiła pożartować. A jak ma na imię? Elizabeth. Płatność kartą, gotówką? Gotóweczką. No, no zawsze lubiła pożartować. Idzie 90. $90? Drogo. Mhm. No, ale lepszego jedzenia pan nigdzie nie zje. No dobrze. Dobrze. Dziękuję bardzo w takim razie. Dziękuję bardzo. Miłego. O kurde, nie mogę nosić tego. To zaraz to wyrzucę. Zasłaniam. Zaraz to porozmawiam. Dobra. Poczekaj. To widzimy się później. A napoje? A, nie dała mi napojów. Ojebali mnie na darmową wodę. Kurwa. Chyba Eddie przyjechał. Dzień dobry. Jesteś Logan, śpisz? Logan. O, dzwoni. Cześć, Ivy. No, dzień dobry, hej, cześć, witam. Dzisiaj mogłabyś się ze mną spotkać? Mogę się spotkać z tobą, a gdzie chcesz się spotkać? Ci zadzwonię jeszcze, dobra? Tylko, że ja będę z bratem, nie? Ja wiem, że z bratem będziesz. A możemy mu zawiązać oczy na 10 minut? A co będziemy robić? No dobra, na 5. To dość długo, ale to co będziemy robić? 3. Na 2. Dobra. To zobaczysz. Dobra. Pa. Do zobaczenia. Cześć. Okej, zajrzyjmy do naszego pięknego schoweczka. Posiekane ponciusie indyczki, troszeczkę woreczków strunowych, paczki indyki. O, tu chyba Logan był i sprzedawał, dobra. Teraz trzeba nam to zapakować w jakiś sposób.